W tym zadaniu mamy do obliczenia trzy przykłady z liczby zespolonych. Żeby je rozwiązać, to przede wszystkim musimy pamiętać, że jednostka urojona i podniesiona do drugiej potęgi jest równa minus 1. Ten wzór musimy bardzo dobrze znać, to jest własność liczby zespolonej, jednostki urojonej i taka jest jej definicja. Przyjmujemy, że literka i podniesiona do kwadratu jest równa minus 1. Gdy to wiemy, to teraz możemy spróbować policzyć te trzy przykłady. Zacznijmy od podpunktu a. Wiemy, że i kwadrat to jest minus 1. Spróbujmy też na marginesie policzyć teraz tak powoli, ile jest równe i w potędze czwartej. No i żeby to policzyć, to najłatwiej jest zrobić w taki sposób, że zamienimy sobie potęgę czwartą na potęgę drugą, no i jeszcze raz do potęgi drugiej. Wiemy, że jeżeli liczbę podnosimy raz do potęgi, i drugi raz do potęgi, to mnoż... wykładniki wymnażamy, czyli to jest ta sama liczba, a dzięki takiemu rozbiciu możemy obliczyć to, co jest w nawiasie. Wiemy z definicji, że to jest minus 1, czyli tutaj mamy minus 1 do kwadratu, a minus 1 do kwadratu to jest 1. Czyli tyle jest. Równe i w potędze czwartej, no to spróbujmy również obliczyć i w potędze szóstej. Możemy postąpić bardzo podobnie. Możemy napisać, że to jest i do kwadratu i jeszcze do trzeciej, czyli tak jak w przykładzie poprzednim minus 1 do trzeciej i kwadrat to minus 1, trójkę przypisaliśmy, no i minus 1 do trzeciej to minus 1. Mogliśmy również inaczej rozwiązać, obliczyć to i do szóstej. Mogliśmy napisać, że i do szóstej to się równa na przykład i w potędze drugiej razy i w potędze czwartej. Wiemy, że jak mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki dodajemy, czyli to jest ta sama liczba, co ta, a i kwadrat wiemy, że jest równe minus 1, natomiast i do czwartej obliczyliśmy przed chwilą, że jest równe 1. Czyli minus 1 razy 1 to się równa minus 1. Ten sam wynik, co tutaj na dwa różne sposoby obliczyliśmy, ile jest równe i w potędze 6. No to jeszcze musimy obliczyć, ile jest równe i w potędze dziewiątej, żeby móc spokojnie rozwiązać podpunkt A. No i jak możemy obliczyć na przykład i w potędze 9. No na przykład możemy to zrobić w ten sposób, że to jest i w potędze czwartej. Podniesione do potęgi drugiej, to już mamy i w potędze ósmej, mamy mieć w dziewiątej, to musimy jeszcze pomnożyć przez i. Albo tak pisząc już w potęgach, przez i w potędze pierwszej, ale to jest to samo, co bym napisał, pomnożyć przez i. Potęga pierwsza nic nie zmienia. I w potędze ósmej, w czwartej, jeszcze raz do drugiej, to jest i do czwartej, to wiemy, że jest jeden. No to możemy napisać tak powoli. 1 do drugiej razy jeszcze i do pierwszej, czyli po prostu i. No a 1 do drugiej to 1, czyli 1 razy i to po prostu i. No to teraz podstawmy to wszystko, co wyliczyliśmy do przykładu pierwszego. I kwadrat to jest minus 1, plus dalej. I do czwartej to nam wyszło. 1, plus dalej. I do szóstej. To wyszło równe minus 1 i jeszcze całość razy i do 9, a to jest po prostu i. To się równa, minus 1 plus 1 redukuje się, zostaje w nawiasie minus 1, minus 1 razy i to po prostu minus i. Tyle jest równy wynik. W przykładzie A, no to teraz rozwiążmy przykład B. W taki sam sposób musimy zgadnąć, obliczyć ile to jest i do setnej. No to możemy to zapisać tak, że i do setnej to jest inaczej i do czwartej i jeszcze do potęgi której? No oczywiście dwudziestej piątej. 4 razy 25 to 100 minus i do 150. Jak to zapisać? No możemy to napisać na przykład tak, że to jest i kwadrat do potęgi... 75, 2 razy 75 to 150, zawsze staramy się w tych nawiasach dobierać takie małe potęgi, albo potęgę drugą, albo czwartą, no tyle ile wiemy, ile jest i w danej potędze, wiemy, że i do drugiej to minus 1, czyli tu sobie podmienimy zaraz minus jedynką, i do czwartej to jest 1, także tutaj bardzo szybko pozbywamy się tych jednostek urojonych w taki sposób, no i jedynkę i minus jedynką łatwo jest podnosić nawet do wysokich potęg. No to jeszcze rozprawmy się z tym ostatnim i w potędze 155. Jak się z, sobie z tym poradzić? No, możemy to zrobić na przykład tak, że napiszemy, że to jest i w potędze drugiej. No i do której teraz potęgi mam podnieść? Do 75 to było 150. No to tutaj podniosę do 77. To będziemy mieli 154. Jeszcze brakuje jednego i, czyli pomnożę to przez i w potędze pierwszej, czyli po prostu przez i. No to policzmy, ile to nam wyjdzie. i do czwartej to jest 1, czyli tutaj mamy tak 1 w potędze 25. Tak powoli napiszę minus. I do drugiej to jest minus 1, czyli tutaj napiszemy minus 1. W jakiej potędze? 75. Plus teraz i do drugiej to znowu mamy minus 1 w potędze 77. I jeszcze razy i to się równa. 1 do 25 to 1. Dalej mamy minus. Minus 1 w 75. Potęga nieparzysta, czyli wyjdzie nam minus 1. Czyli mamy minus, minus 1. Może też napiszę na razie powoli. O, w taki sposób, za chwilę napiszemy, że 2 minusy dają plus, ale to w kolejnym kroku, a teraz jeszcze tutaj mamy plus. Minus 1 do 77 to nadal minus 1, czyli minus 1 razy i to będzie minus i, czyli tu napisalibyśmy w taki sposób, to się równa. Możemy zapisać zatem ostatecznie, że mamy 1 plus 1, czyli 2 i plus minus, czyli minus 2 minus i. Tyle jest równa ta liczba. No to rozwiążmy na koniec podpunkt C, przykład C, no i tutaj ten przykład największą trudność, jaką ma to w tym wykładniku, w wykładniku siedzą liczby rzeczywiste. Mamy tutaj nieskończoną sumę ciągu geometrycznego o ilorazie Q równym 1, 2, no to musimy sobie przypomnieć, jak się wykonuje sumę takiego szeregu, również możemy to na marginesie zrobić 1 plus 1, druga plus 1. Czwarta plus jedna, ósma plus i tak w nieskończoność, ile to będzie? Oczywiście tutaj mamy do czynienia z ciągiem geometrycznym nieskończonym ciągiem geometrycznym, który sumujemy. Widzimy, że iloraz tego ciągu jest równy 1 druga. Każdy kolejny wyraz powstaje przez pomnożenie poprzedniego przez jedną drugą. No i sumę takiego nieskończonego ciągu geometrycznego obliczamy ze wzoru, który mówi, że bierzemy pierwszy wyraz tego ciągu, w tym przypadku jedynkę, i dzielimy na 1 minus iloraz ciągu geometrycznego, w tym przypadku 1 druga. Taki wzór obowiązuje na sumę ciągu geometrycznego, nieskończoną sumę, w przypadku gdy ten iloraz Q jest mniejszy od 1. Tutaj jest mniejszy od 1, jest równy 1 druga, więc możemy zastosować ten wzór, czyli to się równa 1 podzielić na 1 drugą, czyli 1 razy 2, czyli 2. Czyli w tym przykładzie mamy nic innego jak po prostu i w potędze drugiej, no a to wiemy z definicji, że jest równe minus 1. No i w taki sposób rozwiązaliśmy te trzy przykłady z jednostki urojonej i.